A dla obywateli jest ważne, jak się rządzi. No nie ma czym się przechwalać, panie pośle Czarnecki. Wy na przykład w tej ustawie budżetowej, którą się pan przechwala, od stycznia znosicie tak zwaną tarczę inflacyjną i podwyższacie o 18 punktów procentowych podatek VAT na gaz, prąd i na ciepło. I póki nie zdemaskowaliśmy waszych kłamstw, kłamaliście, znacznie niższe. Podatek na gaz Unia wymaga, żeby miał 5% i będzie poniżej 10% zarówno w państwach bałtyckich, jak i w Niemczech czy w Austrii. Realnie to mamy jedną z najwyższych cen paliw w Unii Europejskiej, dlatego że rząd ma wpływ na koncerny paliwowe, którymi zdominowany jest nasz rynek i wyciska Polaków jak cytrynę w tej chwili. Tak wygląda realny fakt i realnie rząd kłamał w tej sprawie, że musi z powodu nacisku Komisji Europejskiej podnieść podatki do stawek VAT 23%, gdzie zgodnie z prawem unijnym musi podnieść zaledwie do 5%. I póki żeśmy tych kłamstw nie zaczęli nagłaśniać, to oni te kłamstwa upowszechniali przez wszystkie media, także tak zwane antypisowskie media, które nie weryfikowały informacji z rządu, tylko to puszczały dalej.